tylko też Polska Partia Socjalistyczna w trzech kwestiach, tak, jako tak, w kwestii mentalności feudalnej, tam pan profesor był łaskaw o czymś takim wspomnieć i sięgał aż do czasów przedrozbiorowych. Moim zdaniem to jest troszkę inaczej. Feudum, wielka własność ziemska, moim zdaniem mentalność feudalna wzięła się z postkomunizmu, czyli ja to nazywam feudal komunizmu, który kształcił się feudal kapitalizm, bo związane jest po prostu myślenie feudalne z stosunkiem własności, prawda? I to jest jedna, zresztą druga, bo tutaj troszkę się różnimy jako socjaliści z komunistami, czyli jesteśmy przeciwko właśnie tej marksistowskiemu stosunkowi do własności. I druga myśl Kontorseta to jest myśl raczej oświecenia. Zginął w czasie rewolucji. Rewolucja to jest po prostu złe zło. Ja jak słyszę słowo rewolucja, to nóż w kieszeni mi się otwiera. Przemiany powinny iść drogą ewolucyjną i myślę, że to jest, że tak powiem, koncepcja socjalistów i droga socjalistów. To tak o tej mentalności feudalnej i te pojęcia, które wprowadza w życie feudal komunizm, feudal kapitalizm, gdzieś tam potem związane to z uwłaszczeniem i tak dalej. Zagadnień było bardzo wiele, chciałem się wypowiedzieć tylko w jednej rzeczy. W kryzysie radzą sobie tylko te państwa, które mają szeroko rozwinięte programy socjalne. No zgoda, tylko zadajmy sobie pytanie, jakie państwa mają szeroko rozwinięte programy socjalne? Państwa bogate. Proszę pana, istnieje jednak związek jakiś między tą Europą Norweską a ich programem socjalnym, bo trzeba mieć kasę na wszystko. I myślę, że możemy mówić o superdemokratycznej polityce społecznej, jeśli również dodamy do tego jeszcze jeden bardzo ważny aspekt. Socjaldemokratyczna czy prosocjalna, możemy to różnie nazwać, polityka gospodarcza. Jeżeli państwo będzie prowadzić sensowną politykę gospodarczą typu rooseveltowskiego, typu Polski międzywojennej, to znajdzie środki na realizację polityki socjalnej. My nie mamy od 20 paru lat, od przemian ustrojowych, nazwijmy to, w naszym państwie, nie prowadzona jest polityka gospodarcza, jest prowadzona polityka księgowych. Nie mamy Ministerstwa Gospodarki, nie realizujemy programów. Polska jest rozkopana. Brak jednej autostrady północ-południe przynosi Województwu Pomorskiemu ogromne straty, chociażby w postaci ceł, bo statek woli przypłynąć do Hamburga, skąd jest rozładowany i tak dalej. Jak wiemy, 75% ceł idzie do Unii Europejskiej, 25% do kraju, gdzie statek przypływa. My rozbudowaliśmy tych dróg setki i nie mamy gospodarza, który zrozumiał, że trzeba najpierw budować jedną autostradę, potem drugą, czerpać dochody i budować dalej. Odrzuciliśmy politykę energetyczną, szukamy nagle chaotycznie elektrownię atomową, jakieś inne koncepcje. Program Wisła, profesor Majewski kiedyś u mnie w robotniku na ten temat pisał, niewykorzystany, Wisła niewykorzystana jako szlak handlowy, jako możliwość energetyki wodnej, która się akumuluje, elektrownia atomowa się akumuluje podobno po 7 latach, tak mówił profesor Męski, który był specjalistą od tego kiedyś przy ONZ. Gospodarka, to jest podstawa. Bo później, no jaka polityka socjalna? Świadczenie przedemerytalne 750 zł na rękę, zasiłek dla bezrobotnych groszowy i tylko przez pół roku, dla niektórych przez rok. O jakim my mówimy? Związki zawodowe liczą nagle, bo bezpieczeństwo też socjalne pada, liczą 5% za ogółu zatrudnionych. My żyjemy w państwie, gdzie nie jest prowadzona właśnie ani polityka socjalna, ale przede wszystkim nie jest prowadzona właściwa polityka gospodarcza. Nas się patuje w słowem kryzys, w kryzysie sobie radzą 2% dochodu narodowego plus. Przepraszam bardzo, no kiedy jest kryzys? No dochód narodowy jest plus. Kryzys tak, bo są niskie pensje, niskie płace i tak dalej. Co to znaczy pojęcie kryzys? Prawda? Regres. Jest niewłaściwa redystrybucja dochodu narodowego. Niewłaściwie prowadzona polityka gospodarcza w naszym państwie, to co wskazałem na te autostrady i tak dalej, jest Gaussów albo go nie ma, są badania, ustaw nie ma. No, proszę państwa, no w jakim my państwie żyjemy? To są te problemy, które są, a polityka socjalna przyjdzie za tym. To nie tylko socjaldemokraci prowadzili, bo szkolnictwo prowadził też Bismarck w innych celach, bo potrzebował wyszkolonych żołnierzy. Prawda, emerytury też prowadziły plusy, więc to są inne sprawy, bardziej złożone. Natomiast polityka gospodarcza, wydaje mi się, jest też podstawowym celem o którym powinni optować i socjaldemokraci, i socjaliści. Dziękuję.